Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. No dzisiaj mam wory znowu dziewczyny dla Was, więc szykujcie sobie coś do picia, bo będzie film dosyć długi. Myślę, bo mam sporo rzeczy do pokazania. Jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam też do zaglądania na mój Instagram Vinted, póki jeszcze mam Instagram, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. A czemu mówię, dopóki mam Instagram? Słuchajcie, nie jest to moja bajka, ani Facebook. Facebooka nie trawię od dawna. Mam go tylko ze względu na Messengera, ale uważam, że Facebook to szambo. Natomiast Instagram kiedyś też się skończy, więc nie ma co inwestować tam swojego czasu. Więc to jest moje zdanie, dziewczyny. Zacznę od butów. To jest część butów, które zamówiłam, bo już tak z myślą o wiośnie. Dosłownie, najpierw przedwiośnie, no to tam wiecie, po kolei. Także trzy pary Wam dzisiaj pokażę. Pierwsze to są fioletowe, takie, liliowe, takie jakby. Zobaczcie, ja mam przeróżne odcienie fioletowych butów. Te są lakierowane, standardowo, 11 cm szpilka, czyli moja ulubiona wysokość. Kolejne to są czarne, takie klasyczne, ale w sumie nie klasyczne, dziewczyny, bo one są całe w takim brokacie. To jest druga para. I trzecia para to jest wersja taka zebrowa. To są materiałowe botki, które są takie w sumie, o, coś takiego. Z nimi będzie zarąbista stylizacja, ale to później. Dobra, i teraz tak, zacznę od tej strony, bo jestem bardzo zadowolona z zakupów. Więc tak, dziewczyny, jeszcze miałam powiedzieć, ceny dzisiaj od 14 do 79 zł, co ile kosztowało, nie pamiętam. Także wybaczcie, najpierw dwa piękne futrzaki sztuczne. Pierwszy to jest wersja krótsza. Taka po prostu naprawdę jak dla milionerki. Tak mi się to futro spodobało. I ze względu na to też, że jest sztuczne, to fajnie się pierze, fajnie schnie. Ja jeszcze dodatkowo te futerka wrzucam sobie do suszarki, dziewczyny. I naprawdę nic się z nimi nie dzieje. One są takie mięciutkie, no bo jest to futro sztuczne, więc naprawdę jest bardzo łatwe w użytkowaniu. Takie sprzyjające wręcz, bym powiedziała. Dawno już szukałam takiego futra, więc te dwa, które te drugie też, które za chwilę zobaczycie, to są tak naprawdę długo wyczekiwane i wyszukiwane przeze mnie właśnie futerka. Także wersja krótsza, stan idealny, rozmiar XL, coś takiego. I drugie futereczko to jest wersja długa, jest takie już cięższe, to jest rozmiar L, ale ja jeżeli chodzi o futra nie zwracam na to uwagi i to jest z kapturem, wiecie, że ja kapturów to za bardzo nie lubię i to jest taka wersja dłuższa, ale dół jest fajny, bo on jest taki, zobaczcie, rozkloszowany, też jest w stanie idealnym, to też jest sztuczny futrzak, więc szybko mi one wyschły, jeszcze dodatkowo w suszarce je tak napuszyłam, bardzo ładne, przecudowne, po prostu jestem naprawdę mega zadowolona. Ja mam bzika i słabość do futerek, ja po prostu je uwielbiam. Dobra, teraz oczywiście standardowo moja wielka torba z zakupami i zaczynamy. Więc tak, dziewczyny, na początek coś ciepłego, bo ostatnio złapało mnie paskudne choróbsko, zapalenie oskrzeli, więc teraz stwierdzam, że zachciało mi się takich mięciutkich, cieplutkich, sweterkowych ubrań. Lepiej późno niż wcale, dziewczyny. No ale śmiechem, żartem, ja się ciepło wcale ubierałam. To było wirusowe, więc to nie jest moja wina. Ja wirusów, zresztą nikt wirusa nie widzi, tak? To jest w powietrzu i wszędzie, także dziewczyny, zostałam zaatakowana. No i dobra. Jeszcze mam w gardle takie, wiecie, jakieś takie, nie mój głos trochę. Więc kremowe takie spodnie swetrowe, które będą do wypielęgnowania, to na pewno. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Dobra, druga rzecz to jest przecudowna kamizelka. Coś takiego, naprawdę ostatnio kupiłam bardzo dużo kamizelek. Jeszcze chyba trzy, tak, trzy kamizelki dzisiaj wyprałam. Nie pokazałam Wam ich jeszcze, pokażę w kolejnych odcinkach, bo one były mi bardzo potrzebne, więc po prostu szybciej je przygotowałam, żeby móc je nosić. Natomiast pokażę Wam je w kolejnych odcinkach. Ta kamizelka wygląda w ten sposób, też mamy wiązanie z tyłu, no ma przepiękny, cudowny wzór i jest to porządny materiał, bo to czuję, ale jeżeli chodzi o składy, no to dowiecie się w kolejnych odcinkach. Kolejna rzecz to są krótkie spodenki marka Pretty Little Thing, takie białe z wysokim stanem, wersja
Letnia, no po prostu letnia, ale bardziej z myślą, tak mi się wydaje, że chodzenia po domu w tych spodenkach. Zobaczymy jeszcze, jak one mocno będą prześwitywały. Więc raczej tak bardziej po domu, a że są fajne, tutaj jest takie zdobienie w postaci falbanki, więc w domu też trzeba ładnie wyglądać. Dobra, kolejna rzecz to jest przecudowny żakiet vintage, który jest tutaj obszyty aksamitem. Jest to wersja w kratę i zdecydowanie ta krata bardzo mi się podoba. Guziki bardzo ciekawe. Aż muszę zajrzeć do tego składu, dziewczyny. To jest aż 85% wełny, więc to jest ten skład szlachetny. Uwielbiam takie marynarki. Myślę, że ona będzie troszeczkę za szeroka, natomiast albo kwestia paska, albo wytaliowania, albo po prostu noszenia jako rozpiętej. Nie wiem, jak ona będzie się na mnie prezentowała, także wszystko od tego zależy. Kolejna rzecz to są spodenki z Zary. Ojejku, tu wszystko do powycinania, chyba nowe. Rozmiar XS, kratka, taka. Więc to jest wersja już też taka wiosenno-letnia, bardziej letnia. No i przede wszystkim też zdobienie takie falbankowe z wysokim stanem. Tutaj mamy taką kieszonkę, może bardziej takie eleganckie, no i ogólnie fajny też materiał, także jestem z nich zadowolona. Teraz taki mały koc mołuszek, to jest płaszczyk, który będzie wymagał ode mnie na pewno pielęgnacji. Wygląda w ten sposób, więc mamy tutaj kratę, taką zielono-brązową. Specjalnie sobie zrobiłam paznokcie do tego płaszcza, bo chcę go fajnie tak wystylizować, ale najpierw musi przejść metamorfozę, czyli cały proces pielęgnacji. Ma bardzo ładną podszewkę, która jest dosyć intrygująca i ciekawa, więc może coś tutaj się zadzieje takiego, że przewrócę ten płaszczyk na drugą stronę, bo wiecie, że lubię ten zabieg stosować. Jak zwykle dużo płaszczy kupiłam, bo po prostu je uwielbiam. I teraz mamy wełniany płaszcz, który jest w kolorze kobaltowym. Kobalt też jest jednym z moich ulubionych kolorów. Mam do niego wielką słabość. To jest wersja taka krótsza, lekko rozkloszowana. Uwielbiam takie płaszcze nosić do rajstop i mieć taki efekt, że nie mam niczego pod spodem. Ja to lubię. Po prostu bardzo mi się to podoba. No i dobra, i teraz tak, kolor ma naprawdę, dziewczyny, przepiękny, jest w stanie idealnym, zobaczcie, i jest w rozmiarze 16. Ok, kolejna rzecz to jest spódniczka Forever 21, rozmiar S, ma fajny nadruk tutaj, a właściwie nie nadruk, tylko takie przeszycia. Jest dosyć ciekawa, też ją można fajnie wystylizować, więc no czemuż by nie. Także jest taka inna i teraz takich spódniczek innych poszukuję. Zresztą wszystkie ubrania, które kupuję, to są przemyślane. Jest tego bardzo dużo, ale ja mam taką głowę do tego, że bardzo szybko podejmuję decyzję w sklepie. Teraz perła nad perłami, dziewczyny. Jestem tak zakochana i zadowolona z tej koszuli. To jest 100% takiego delikatnego jedwabiu, koszula vintage. I zobaczcie, jest w stanie tak naprawdę też bardzo dobrym, idealnym. W ten sposób wygląda, ma cudowne rękawy, takie zakończone falbanką, jest bardzo elegancka i u góry jest taki kołnierz, ja to uwielbiam. Ma tak piękne guziki, myślę, że ta koszula kosztowałaby mnóstwo pieniędzy, więc guziki są, zobaczcie, takie śliczne, no, po prostu są piękne. One są też przy rękawach, dawno takich guzików nie widziałam, są takie na bogato. No i ogólnie koszula jest naprawdę świetna. Kolor ma taki, słuchajcie, kremowy bardziej, ale też wpadający trochę bardziej w beż. No kurczę, nie mam pojęcia, jak to określić, ale jest naprawdę zjawiskowa. Kolejna rzecz to jest znowu jedwab, więc nakupowałam jedwabnych rzeczy, tak całkiem niechcący. To jest kurtka, taka bomberka. Miałam kiedyś kolekcję też takich kurtek. To jest właśnie 100% jedwabiu. Kolor dosyć trudny. Trochę przypomina mi Dolce & Gabbana, trochę Versace, więc jest w takich klimatach. No i dodatkowo jest to jedwab, więc równie dobrze mogłoby się znaleźć na takich stronach dla projektantów. Myślę, że fajnie by tam wyglądała w klimacie pozostałych ubrań. No i dziewczęta moje kochane, jest ona oversize'owa, fajny ma wzór i też już tutaj widzę wspólny mianownik, dziewczęta, z moimi butami nowymi. Zobaczcie, jak to wszystko w życiu się pięknie łączy i wszystko się w życiu pięknie układa. Zobaczcie, po prostu. Super przyciąganie. No i dobra. Rośnie mi tutaj ta gromadka. Mam jeszcze trochę rzeczy dla Was tutaj do pokazania. Trochę mi głos, dziewczęta, będzie pewnie zanikał, wybaczcie. To jest koszula w rozmiarze 42, taka biało-czarna. Mamy tutaj wiązanie dodatkowo przy szyi, też to lubię.
rękaw taki troszeczkę 3/4, zakończona taką delikatną falbanką, ale raczej do wpuszczenia, bo ja tak mam zamiar ją nosić, bo jest taka krótsza, więc też bardzo elegancka i fajna. Kolejna koszula to jest wersja złota. Złota w rozmiarze 42 i na mieszku jest metka 60% wiskozy, 40% poliestru, więc przewaga składu fajniejszego. Myślałam, że jest poliestrowa w sklepie, ale mile jestem zaskoczona, więc dziewczęta, taki wzór żyrafa i zebra, coś takiego, nie, żyrafa i tygrys. Takie nietypowe połączenie, koszula vintage. Niesamowita, po prostu niesamowita. Uwielbiam te koszule z second handów, bo są po prostu cudowne. Chyba znowu zacznę je gromadzić. Kolejna rzecz to jest kamizelka, właśnie też przeze mnie wspomniana, ale tak jak mówię, jeszcze trzymam w łazience trzy kamizelki. Zobaczcie, jaka cudowna. Z przodu ma takie coś, więc delikatny taki wzór kwiatowo jakiś tam, a z tyłu jest ta piękna oliwka, także też jest po prostu cudna. Myślę, że jest to też wiskoza, coś porządniejszego. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć czegoś takiego kiczowatego trochę, z myślą o tym, żeby to przerobić. To jest w rozmiarze XS, oczywiście metka pajaca pójdzie do kosza. Postaram się to jakoś fajnie wystylizować, ma to ogromny potencjał, więc jest to coś takiego. Z tyłu mamy takie przedłużenie, fajne kolory. Jeżeli chodzi o te wielkie guziki, to one po prostu psują tutaj klimat. Tak mi się wydaje. Stwierdzam, że chyba ich się pozbędę, a przyszyję coś szlachetnego, więc już w tym momencie zmienię charakter tego cudownego i niespotykanego żakietu. Teraz dziewczyny spodnie, które są na mnie za duże, na pewno na 100%. Emery Rose, rozmiar L, na 1000% za duże. Troszkę lipa, bo tutaj mamy zamek, więc nie bardzo będę mogła je zwęzić. Zmierzę je, zobaczę. Jeżeli po prostu będą za duże, no to będzie mi smutno trochę. Natomiast pewnie wystawię je na Vinted, jeżeli coś będzie z nimi po prostu dla mnie nie tak na zasadzie, że nie dam rady ich dopasować do swojej sylwetki. Czekajcie dziewczyny, bo tu jeszcze jest sporo rzeczy. Więc teraz tak, kolejna rzecz to marynarka oversize'owa, czarna, tym razem z różem, z fuksją, z biskupim właściwie takim odcieniem. Przepiękna, zobaczcie w środku, jaka cudna. Teraz moda jest na takie trumny, że w środku taki atłas różowy robią, słuchajcie. Masakra, no ale dobra. W sumie w różowym fajnie się wygląda. Z tyłu tak się prezentuje, więc jest to taka duża, fajna marynara, którą z miłą chęcią będę stylizowała. Dużo ostatnio jest dworów, dlatego że jak byłam chora, jest mi po prostu łatwiej też nagrać taki film i później wszystko jak przygotowane mam to stylizację, także na takiej zasadzie mam teraz dużo rzeczy na głowie, ale takich pozytywnych. Teraz kochane dziewczyny moje kurtka, parka zielona, taka z dotyku jak zamsz, wiecie, że kolekcjonuję te kurtki, bo je po prostu uwielbiam, ale też co jakiś czas robię taki przegląd i wystawiam rzeczy na Vinted, zwłaszcza te kurtki. Więc pocieszę się nią, pocieszę i później pewnie trafi na Vinted. Chociaż nie wiem, bo jest naprawdę piękna. Niby taka prosta, ale ma fajny kolor. Ona zupełnie Wam się inaczej wyświetla w Waszych telefonach, dlatego że ja widzę u siebie. Natomiast jest to naprawdę bardzo ładny kolor na żywo. Kolejna rzecz to kamizelka z Michrotana, jak zwykle, więc do wyprasowania i do uratowania rozmiar 54, całkiem fajny wzór. No i dobra, tutaj mamy takie sreberko, więc ma jakiś tam potencjał, z tyłu jest pomielona czarna, tyle. Dobra, kolejna rzecz to jest sweter, taki, słuchajcie, bardzo ciepły, który jest pozytywny mega, też go mam zamiar fajnie wystylizować. Trochę wygląda jak Marni, jak projektant, od projektantki. Z tyłu tak się prezentuje, na pewno jest warty uwagi i tego, żeby poświęcić mu trochę czasu. Dobra, dziewczyny, kolejna rzecz to jest koszula bardzo fajna, która jest, no taka, wężowa jakby. To jest wzór wężowy. Miałam już takie koszule czarną, zieloną, teraz wersja na takie bordo w sumie, bardzo ładna. Także do kolekcji koszul. Z tyłu tak się prezentuje. Podoba mi się. Dobra, kolejna rzecz, też koszula. Tym razem coś takiego. Okej, więc tak wygląda. Wiecie co, dziewczyny, nawet powiem Wam szczerze, że mimo takiej ilości zakupów i tego wszystkiego, mam nadal mnóstwo miejsca w domu. Mnóstwo miejsca w tym pokoju. To jest bardzo dużo metrów. Tak naprawdę. A mogę sobie jeszcze, jak będę chciała, zrobić garderobę większą. Taką nawet 40 metrów. Dobra, więc coś takiego, ale to w przyszłości, słuchajcie. To są moje takie plany.
teraz fajny taki gorset, topik, który bardzo mi się podoba. Czerwony, koronkowy, mam wersję czarną. To super wygląda pod marynarki, wiecie, latem też, do shortu z wysokim stanem. To jest misguided, rozmiar 36. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest koszula, taka wiosenno-letnia. Bardzo ładny klimat, zobaczcie, ten fiolet jest po prostu piękny. Ona jest sztuczna, taka sztuczny materiał, ale nadruk jest cudowny, więc też ją można bardzo fajnie wystylizować, co jeszcze ma super, guziczki. Ja po prostu tak zwracam uwagę na guziki, bo je uwielbiam. One muszą być ładne w stylizacji, zawsze to powtarzam, że jak są pościelowe, zwykłe, płaskie, brzydkie, no to dana rzecz traci na swojej wartości, można powiedzieć. Dobra, dziewczyny, mnie tak troszkę poddusza, więc wybaczcie, ale no teraz najbliższe odcinki będą chyba w ten sposób wyglądały, właśnie z takim trochę kaszlem, lekkim, ale jest okej. Okay. Także mnie cały czas humor dopisuje, jestem w bardzo pozytywnej energii, więc życzę Wam wszystkiego też co najlepsze, kochane moje. Dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie po prostu na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam też do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie.